drugi mecz półfinałowy turnieju imieniem Adama Filimonowicza. Grunwald Poznań, LKS Rogowo. Poznań. Strzelcem drugiej bramki dla Grunwaldu Poznań w ostatnich sekundach pierwszej tercji Artur Mikuła, Grunwald Poznań, LKS Rogowo 2-0. Rozpoczyna się druga tercja meczu. Grunwald Poznań, LKS Rogowo prowadzi poznańska drużyna 2-0. Bramki zdobyli Tomasz Dudkiewicz i Artur Mikuła. Thank you.
trzecia, druga tercja pojedynku Grunwald Poznań. LKS Rogowo prowadzi drużyna poznańska 3-0. Rozpoczęła się trzecia tercja meczu. Grunwald Poznań, LKS Rogowo prowadzi. Grunwald 3-0, bramki zdobyli Tomasz Kuskiewicz, Artur Mikuła i Mateusz Holbuj. Dla Grunwaldu Poznań zdobył Artur Mikuła. No i piąta. Pierwsza bramka dla LKS Rogowo. Thank you.
Poznań, LKS Rogowo zwyciężyła drużyna Grunwaldu Poznań 8-1. I ona dołączyła do Pomorzanina Korun i zagrają o zwycięstwo w turnieju imieniem Adama Filimonowicza.